A więc Tomasz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w poczekalni, czyli zbiorze newsów, które nie weszły do głównego podsumowania tygodnia. Dzisiaj poczekalnia uzupełniająca 23 odcinek podcastu w drugim sezonie, czyli mówimy o 20 tygodniu 2012 roku. Przede mną na biurku już dosyć spora kupka przeróżnego rodzaju bzdur, które nie weszły do mediów mainstreamowych, a potem miały takiego pecha, że nie weszły do top 10 w podcaście Agent Tomasz. Przyznam się, że czasami po jakimś czasie, po kilku dniach zastanawiam się, dlaczego jakaś informacja akurat nie weszła do top 10. Przeglądam coś wstecz, patrzę, jakie informacje zostały w podsumowaniu top 10 poruszone i okazuje się, że na przykład w poczekalni znalazło się coś, co i większą uwagę słuchaczy przykuło, więcej było komentarzy na ten temat, więcej osób wracało do tego tematu, jak również sam znajduję rzeczy, które wydają mi się ciekawsze niż to, co trafiło do dziesiątki. Przyznam szczerze, nie wiem dlaczego akurat tak to wybieram. Zestaw jeden, jak i drugi jest tak naprawdę formowany w piątek rano, mimo tego, że teoretycznie jeszcze w piątek może coś się wydarzyć, co podsumuje mijający tydzień, ale już w piątek rano te rzeczy muszą być poukładane i zawsze jakoś tak subiektywnie, dziwnie wybieram rzeczy. I przed nami są właśnie te rzeczy, które nie weszły do pierwszej dziesiątki. Na sam początek biorę sobie karteczkę z informacją, która teoretycznie miała wejść do dziesiątki. Ona była przyczepiona do którejś z informacji, tylko przyznam szczerze, w jakiś sposób nie, już nie pamiętam do której nawet, nie zajrzałem i jej po prostu nie przeczytałem. To nie dlatego, że ominąłem jakąś tam cyferkę, trójkę, czwórkę czy piątkę. Ona była przyczepiona do którejś informacji, którą przeczytałem. Miała stanowić jej uzupełnienie, ale odpadła. Więc od niej zacznę, bo ona może w ten sposób tak merytorycznie, może nie wiem, moralnie połączyć top ten z poczekalnią. Moi drodzy, odbiorcy wrażliwi. To jest świetne sformułowanie, uwielbiam to słowo. Odbiorcy wrażliwi. Kto to może być odbiorca wrażliwy? Może to jest ktoś taki, kto chodzi często do opery i porównuje i mówi, tu ładnie zagrali, tu nieładnie, tu trochę tak jest. To wykonanie 9 symfonii Dworaka jest wspaniałe, a to wykonanie jest w ogóle woła o pomstę do nieba. Normalny odbiorca słucha obu i mówi, znam tą melodię, moja ciocia miała to na komórce. Teraz się okazuje, że wykształcenie muzyczne może się opłacić. Ta wrażliwość, słuch absolutny może się niesamowicie opłacić. Można mieć 30% zniżki na prąd, jak się jest odbiorcą wrażliwym. Zakończyły się właśnie konsultacje pakietu trzech ustaw energetycznych. Prawo o odnawialnych źródłach energii, prawo gazowe i prawo energetyczne. Jak się dowiadujemy z rzepy, nowe przepisy wprowadzają definicję obrońcy wrażliwego. O, to jest definicja, któremu będą przysługiwały dopłaty za energię. Ludzie, można się załapać na tani prąd. W Polsce jest około 630 tysięcy rodzin otrzymujących zasiłki okresowe bądź stałe i przysługiwać będą niższe ceny energii. Teraz tylko nie wiedzą, tak? Aha, pod warunkiem, że nie zużyją rocznie więcej niż 1500 kWh, bo to chyba chodzi o to, żeby jak już się załapiesz na tani prąd, to żeby nie było dealu, że odsprzedajesz tani prąd komuś, kto musi normalnie płacić i spotykacie się w pół drogi cenowo, nie? Więc pod warunkiem, że nie zużywasz 1500 kWh rocznie. Świetnie. Druga koncepcja zakłada wypłacanie wsparcia w ramach pomocy społecznej. Czyli płacisz tyle samo za prąd, ale dostajesz więcej kasy na wodę. Ustawy wprowadzające unijną dyrektywę o ochronie odbiorcy wrażliwego nie ma jeszcze w planach posiedzeń rządu. Są opory ze strony Ministerstwa Finansów, oznajmił minister gospodarki. 130 milionów złotych mogą rocznie kosztować budżet państwa dopłaty do rachunków za energię. Kosztować, to jest złe słowo. To jest pomoc dla ludzi, którzy potrzebują więcej prądu. Dla biednych, bezrobotnych ludzi, którzy cały dzień siedzą na Facebooku i mają komputer włączony dłużej niż człowiek, który nie płaci za prąd, bo siedzi na Facebooku w pracy. Odbiorca wrażliwy. Dobra, Beach Boysi się źle wypowiedzieli o Baracku Obamie. W zasadzie nie, od czego zacząć? Od jego własnego doktora. Słuchajcie, własny doktor Baracka Obamy, prywatny doktor Baracka Obamy, David Shiner, w książce pod tytułem Amator się wypowiedział. Wchodzi teraz taka nowa książka pod tytułem Aba Amator. Edward Klein jest autorem tej książki. Ona pewnie wpisze się w jakiś sposób w kampanię prezydencką i zostanie całkowicie
zjechana przez CNN, a później się okaże bestsellerem na liście New York Timesa. I w tej książce wypowiadają się ludzie związani w jakiś sposób z Barackiem Obamą i to się teraz, coraz więcej takich rzeczy wychodzi, nie? O Baracku Obamie. W tej książce wypowiada się jego doktor Shainer, a w zasadzie nie tyle wypowiada się o samym Baracku, o tym też, ale przede wszystkim o tej tak zwanej ustawie zdrowotnej. To się nazywa Patient Protection and Affordable Care Act, czyli ochrona pacjenta i dostępnej cenowo opiece zdrowotnej. W skrócie Obamacare, czyli sposób, w jaki Obama by się chciał tobą zająć. Jego doktor mówi, że ta cała ustawa to jest bzdura. Mówi to, co większość doktorów w Stanach Zjednoczonych. Później wypowiada się na temat Baracka Obamy, że tak naprawdę jego charakter nie współczuje ludziom, jest dosyć taki odległy, nie interesuje go dobro człowieka, świetnie sprzedaje produkt, świetnie wygląda, jest świetnym kandydatem, ale jest beznadziejnym człowiekiem, jeśli chodzi o to, jak później wygląda to w układach międzyludzkich. No bo Barack Obama rzeczywiście w tym momencie znowu jest kandydatem na prezydenta, prawda? I znowu widzimy takiego fajnego Baracka Obamy. Kurczę, on jest świetnym kandydatem na prezydenta. Im mniej mówi o tym, co zrobił, tym ma większe szanse wygrać. Ale niestety ludzie będą mu przypominać, tym się różni, prawda, kandydowanie na pierwszą kadencję od kandydowania na drugą kadencję, że w tej pierwszej ludzie nie przypominają mu tego, co już ma na koncie, a w tym momencie mogą mu przypomnieć i okazuje się, że tu może nie być tak dobrze. Jego żona ponoć chce od niego odejść. Oczywiście to jest, dobra, to jest plotka na poziomie młodego, prawicowego, obiektywnego dziennika Gazeta.pl, ale też już są takie rzeczy. Zresztą Barack Obama niedawno wsparł małżeństwa gejów, więc kto wie? Kto wie? Jest człowiekiem, który szykuje sobie miękkie lądowanie może. Nie mówię o wyborach, bynajmniej. Ten doktor porównuje go do szatana? Gdzie to było? Nie, do prezydenta Wilsona, do Woodrowa Wilsona. Jeszcze gorzej niż do szatana. Który uważa się za Mesjasza, uważał się za Mesjasza. Podobnie uważa się Barry Obama, uważa się za Mesjasza i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jego własny doktor go tam równo w tej książce atakuje. Jest bardzo na niego w ogóle oburzony, że on zaprosił swojego fryzjera na inaugurację, za przysiężenie, a nie zaprosił doktora. W ogóle, co to jest za klasa ludzi, którzy mają własnego fryzjera, własnego doktora, czujecie? Ja rozumiem zaprzyjaźnić się z fryzjerką na rogu. Parę razy byłem tam, obstrzygła mnie, dosyć fajnie gadaliśmy, nie? Czy z fryzjerem? Czy mój znajomy jest fryzjerem, bla, bla, bla. Ale prywatny fryzjer, wiecie, to jest zupełnie co innego. Nie, to jest troszeczkę inna klasa ludzi, więc to nie dla nas, ale Beach Boys, pamiętacie Beach Boysów? Taki zespół, śpiewali o deskach takich do windsurfingu kiedyś i o starych motorach. Bruce Johnson, wokalista tej kapeli, zjechał strasznie Barack Obama podczas podpisywania płyt, podczas dawania autografów. A czy to jest ważne? Nie, to jest ważne, bo republikanie zachwycają się każdym jakimkolwiek celebrytą, który objedzie Baracka Obamę. Dla nich to jest jak złoto w ogóle. Wow, czy jednak nie wszyscy celebryci popierają Baracka Obamę? Wow, świetnie. Mają po swojej stronie póki co Kid Rocka. Nugent jest jeszcze, ale to nikt w ogóle nie wie, kto to jest Ted Nugent. Dajcie spokój. Dobra, Bank Rezerw Federalnych, jeszcze jeśli przez momencik jeszcze się jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Tak, to będzie taka jedna, cztery ciekawe informacje. Bank Rezerw Federalnych klepnął przejęcie pierwszego amerykańskiego banku przez Chińczyków. To jest tak jak z Ikeą, nie? Chińczycy odkupują szwedzką Ikeę od Anglików, którzy z kolei mają ileś udziałów, coś tam. To jest na tej samej zasadzie. Nikt nie jest w stanie się połapać, do kogo te banki należą i czy tak naprawdę to, że Chińczycy przejmują teraz po kolei amerykańskie banki, coś zmienia, skoro i tak już trzymają tyle dolarów, że już nie chcą, żeby Amerykanie spłacali w dolarach te długi. No nie chcą, żeby Amerykanie spłacali Chińczykom długów w walucie, którą sami drukują, więc przejmują banki, żeby zablokować to drukowanie. Nie, no dobra, żartuję. Ale to może być plus tej operacji. Może się okazać, że tak naprawdę Chińczycy wykupujący amerykańskie banki to nie jest zła wiadomość dla Europy. Euro stanie się walutą rezerwową świata. Nie, no oczywiście wiadomo, że nie. ICBC, jeden z największych chińskich banków, póki co wchodzi na rynek amerykański. To był mały... Ja nie lubię takich informacji dotyczących banków, nie znam się na tym, przyznam, że te nazwy mi nic nie mówią, ale hasło, że Chińczycy przejmują banki amerykańskie, samo w sobie jest informacją, która się puentuje, jest kontynuacją dłuższej historii, jest częścią dłuższej historii.
Kogo interesuje świat banków, to już tą informację słyszał. Kogo nie interesuje, tak naprawdę to nie ma sensu się nad tym dalej rozwijać. I tu takie trzy malutkie, praktycznie rodem z takie typowe dla poczekalni informacji. Gdybyśmy w dzisiejszym odcinku agenta mieli kwadrant przepływu głupoty na temat Wielkiego Brata, to te trzy informacje byłyby pierwszą, drugą, trzecią chociażby w takim kwadrancie. Nowe latarnie pojawią się w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, oni mają tam trochę, ich jeszcze stać na walkę z globalnym ociepleniem, jeszcze stać ich na gadanie o tym, że trzeba się poświęcać. Nie? Ostatnie zakamarki narodu, które jeszcze będzie walczył z globalnym ociepleniem. Oczywiście wszystkie energetycznie i ekonomicznie efektywne pomysły ekologiczne są wprowadzane przez Chińczyków jak najbardziej. To 100 razy szybciej i tak jak wspomniałem, efektywniej niż robią to Amerykanie, ale przynajmniej Chińczycy nie robią z tego wielkiego halo. Jeśli nie wierzysz w globalne ocieplenie, to możesz nie wierzyć. Nie porównują cię do kogoś, kto zaprzecza temu, że Holokaust miał miejsce na przykład, tak jak to ostatnio robią wyznawcy algorytmów ekologicznych. I teraz tak, nowe lampy oświetleniowe są oczywiście przyjazne dla środowiska. To chciałoby się powiedzieć, że oba światełka mają zielone. Haha, nie, tak naprawdę nie. Jedno jest zielone, drugie czerwone, standardowo, tu nic się nie zmienia. Oszczędzają energię, na dłużej wystarczają niż zwykłe i mają LED-owe ekraniki, na których można wyświetlać reklamy, czyli zarabiają na siebie. Świetnie. Mogą też szpiegować mieszkańców miast, co jest w ogóle rewelacyjne. ABC ma raport na ten temat w Detroit, Chicago i Pittsburghu. Jezu, to są w ogóle... Pittsburgh, Chicago i Detroit. Normalnie świątynie konserwatyzmu, liberalizmu gospodarczego. Świetnie. Mają taki system, ma powstać, który nazywa się IntelliStreet. Nie dlatego, żeby tam procesor Intela miał być w środku, chociaż to jest niewykluczone. IntelliStreet, czyli są inteligentne ulice, ale intelligence to jest też wywiad, nie? Więc tutaj to trzy znaczenia w ogóle w tym słowie się schowały. IntelliStreet. I co dalej? I to wszystko, za to wszystko odpowiada kompania, taka wielka firma, koncern cyfrowy, który nazywa się Illuminating Concepts. No to jest w ogóle teoria spiskowa, jak już firma ma w nazwie Illuminate. No, co więcej. A więc tak, oni współpracują na bazie Homeland Security, to jak się domyślamy, mają procesor, który generalnie działa tak jak iPhone, porozumiewają się między sobą chyba te latarnie. No bo z kim? Bezprzewodowo mogą robić zdjęcie, bo mają aparacik i mogą liczyć ludzi, którzy przechodzą czy generalnie coś jak radary tylko dla przechodniów. Czujecie sprawę? Wielki Brat po prostu na sterydach. Co dalej? Nagrywają rozmowy te latarnie. To jest bardzo ciekawe. To takie podcastowe latarnie w ogóle są. I mogą dawać ci, rozkazywać ci komendy głosowe. Mają opcję, bo mają głośniczek. No nic trudnego. Głośniczek, kamerka, w ogóle co to jest, nie? Jakiś tam fotokomóreczka, która liczy ludzi. To wszystko jest tak oczywiste. Wszędzie to wszystko już było. Tak jak wiecie, u Szekspira to są te same słowa, co wszędzie indziej. Geniusz polega na tym, jak to wszystko ułożymy do kupy. I ci goście Illuminating Concepts, ci Illuminated mieli taki koncept, żeby to wszystko tak razem. Oczywiście wiecie jak to jest, wiecie jak to się tłumaczy. Ataki terrorystyczne, listopad, tam 11 września i tak dalej, różnego rodzaju hasła. Generalnie cel jest taki, żeby ludzie byli lepiej poinformowani i bezpieczni. Tylko w tym wypadku nie jest wyjaśnione, jacy ludzie mają być poinformowani, a którzy ludzie mają być bezpieczni. Ale wiecie co, to jest krótki news, malutki, króciutki. On by mógł spokojnie się znaleźć w top ten. Te latarnie, wiecie co, nie wiem dlaczego się nie znalazł. Zamiast jakiejś tam nudy dotyczącej George'a Busha, który jest zbrodniarzem wojennym, można byłoby spokojnie dać o gadających latarniach. Uzupełnieniem dla gadających latarni, bo już mówimy o przechodniach, to może powiemy słowo o kierowcach samochodów, skoro już jesteśmy na jezdni. Senat w Stanach Zjednoczonych zaakceptował ustawę transportową, która sprawia, że obowiązkowo od 2015 roku będą czarne skrzynki w samochodach. Jak samochód walnie w brzozę, to będzie wiadomo, co się tam działo tak naprawdę.
W sierpniu 2010 roku Marisa Alexander z Jacksonville, to jest to miasteczko, w którym dzieje się akcja Help, tego filmu, który Oscary dostał niedawno. Bardzo fajny film. Polecam, bardzo dobrze. Johnny Cash jeszcze śpiewał piosenkę o tym miasteczku. Ona tam miała problem ze swoim mężem, nawet on już byli troszeczkę tak jakby, no nie byli ze sobą. On się nad nią znęcał, rozeszli się, bla bla bla. Miał nakaz sądowy, żeby się do niej nie zbliżać. Któregoś razu ją zaatakował i ona wystrzeliła strzał ostrzegawczy w powietrze. I wiecie co? Nie wiem, czy go trafiła. Nigdzie w artykule na całą stronę nie ma ani słowa o tym, żeby ktokolwiek cierpiał, nie spowodowała wypadku, nikt się nie przestraszył, żaden kot nie dostał zawału, nic się nie wydarzyło i dostała 20 lat w tym momencie. Na 20 lat idzie do więzienia za wystrzelanie ostrzegawczej kuli. To taki newsik. I to był ten trzeci w kategorii Wielkiego Brata, tak? Co dalej? Wiecie co, mam Parlament Europejski. Zobaczę, czy nie ma jeszcze czegoś ze Stanów Zjednoczonych, co by domknęło nam tą opowieść o oazie wolności. No mamy teoretycznie. To co, skończymy ten? Dobra, to skończmy Stany Zjednoczone z jeszcze dwoma króciutkimi informacjami. Sądowo. Federalny Sąd Apelacyjny ze Stanów Zjednoczonych orzekł, że nielegalni imigranci przebywający w Ameryce nie mogą posiadać broni palnej. Cóż za nazistowski, faszystowski, nietolerancyjny sąd. Ja od dwóch tygodni słyszę o tym, jeśli w ogóle zaglądam na jakiekolwiek media, tak zwane media amerykańskie, amerykańskojęzyczne, można by powiedzieć, to tam jest kampania przeciwko słowu na i. Dla Amerykanów słowo na i to znaczy nielegalny, illegal. Czyli generalnie chodzi o to, żeby słowo illegal stało się illegal, czyli słowo nielegalne ma się stać nielegalne. Nie można wypowiadać słowa nielegalny, więc ja nie wiem, czy ja mogę teraz wypowiadać słowo nielegalny. Jeszcze póki co w Europie nie ma takiego prikazu, w Stanach też nie. Bo to ponoć jest rasistowskie i obelga. I bolą, jak się jest nielegalnym, to uraża cię, że wiesz, że jesteś nielegalnie. To chyba chodzi o to, że generalnie przypominasz komuś, że ten ktoś jest nielegalny i że co, że jest na innych prawach, jak już w sumie wszystko mogą to samo co inni. No i tu, dobra, Federalny Sąd Apelacyjny orzeka, że ci wszyscy nielegalni mieszkańcy nie mogą posiadać broni palnej. Konstytucja USA chroni nielegalnych imigrantów wyłącznie w ograniczonym stopniu i nie daje im prawa do posiadania broni. I tu by się przydał jakiś konstytucjonalista, który mi powie, gdzie w Konstytucji jest w ogóle o legalności i nielegalności. Pierwsza sprawa. W sumie jakby udało się demokratom w ogóle przerobić ten układ o tym, że nie ma czegoś takiego jak nielegalność, nie? To jest taki libertynizm emigrancki. Nie ma kogoś takiego jak nielegalność. To przecież wtedy Komorowski już nie musiałby się o te wizy tyle pocić. Sprawa byłaby załatwiona. Jedziesz sobie, jesteś nielegalny. Ale co z tego? Przecież nie ma różnicy między legalnym a nielegalnym. No to nie ma jakiejkolwiek penalizacji tego, że jesteś tam nielegalnie. To co za różnica w takim razie między normalnym obywatelem a tym drugim normalnym obywatelem? Jak to wtedy nazwać? Dobra, to miało być ten newsik, który teraz trzymam w ręku, miał być połączony z innym newsem dotyczącym globalnego ocieplenia, ale to jest taki mały temacik, który można... on wszędzie pasuje. Van Jones to jest taki koleś, który był kiedyś tak zwanym carem do spraw ekologicznych. To jest wyznaczony. To jest kawał komucha. To jest, o Jezu, straszny komuch. Wygadany, wypyszczony w ogóle. Kawał cholery. Komunista taki, że się w ogóle... Zapatero przy nim? Jakby Van Jones był kontra Zapatero, to na Zapatero głosowaliby konserwatyści. On był szefem... takim załatwiaczem do spraw środowiskowych i koleś z dużymi znajomościami, z dużymi dojściami do Sorosza chociażby, wie jak znaleźć pieniądze na różnego rodzaju środowiskowe, tak? Kampanie, tak w skrócie. Ale wielu ludzi nie wie, kto to jest Van Jones i nawet Joe Biden, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, też ostatnio stwierdził, że nie wie, kto to jest Van Jones. Więc jeśli nie słyszeliście o Van Jonesie, to... A jeśli słyszeliście, to chyba w tym podcaście, jeśli w ogóle... Wypowiedział bardzo fajną rzecz.
Ja wiem, że słuchacze tego podcastu nie lubią, jeśli skupiam się na tym, że ktoś powiedział coś głupiego. Już 2 czy 3 razy na przestrzeni 2 lat, odkąd ten podcast jest nadawany, miałem taką uwagę w mailu czy gdzieś w komentarzu, że a, nie interesuje mnie to, że ktoś coś głupiego powiedział. Ale tutaj skupmy się na tym przez 30 sekund, dobra? Chodzi o wyciek BP w Zatoce sprzed 2 lat, prawda? I tutaj Van Jones ukorzył się. Powiedział, że głupio postąpił, ponieważ siedział cicho. Gdyby George Bush wciąż był prezydentem, albo jeśli John McCain wygrałby wybory w 2008 roku, byłby na pierwszej linii, krzyczałby, protestował, wił się i drapał i co tam jeszcze. I oczywiście wtedy nie byłby carem do spraw klimatycznych, więc co najwyżej byłby kolejną pikselą w tym tłumie krzykaczy tak naprawdę. Nie krzyczał jednak, mimo tego, że miał świetne dojścia i był rozpoznawalny i miał wtedy dużo lepsze kontakty, tak naprawdę nawet niż teraz, bo teraz już troszeczkę jest na emeryturze. Parę razy przegiełpałem, mówiąc w skrócie, więc go odsunęli. I żałuje. Ale mówi, że siedział cicho, ponieważ wtedy prezydentem był Barack Obama. Nasz człowiek. Człowiek postępu. Wierzący w globalne ocieplenie. Tak więc, żeby nie przysparzać problemów Barackowi, nie nagłaśniał za bardzo różnego rodzaju spraw, które wychodziły na jaw w związku z wyciekiem paliwa BP. Tylko teraz to troszeczkę jest takie gadanie pitu-pitu. No ale dobra, Van Jones, przepraszam. Nie, to wiecie po prostu, jacy goście tam są, dobra? Kolejna mini informacja, która mówi, co tak naprawdę tam mamy. To tyle, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Agencje środowiskowe... Tu mamy, dobra, to jest małe połączenie z poprzednią informacją. Agencja Środowiskowa nie dostała absolutorium budżetowego w Unii. Parlament Europejski ma wątpliwości do zamówień. Przełożył decyzję o absolutorium budżetowym dla 3 unijnych agencji na jesień. Tutaj się okazuje, że Agencja Środowiskowa postawiła jakąś fasadę zieleni za 300 tysięcy euro. Parę tygodni temu mówiliśmy o tym, że gdzieś w Holandii postawiono jakąś ścianę z tulipanów za ileś tam tysięcy euro, która tam padła w ogóle po 3 dniach, czy coś takiego. To był jakiś nonsens, nie? Tysiące euro na to poszły. Miało to uświadomić ludziom, jak piękne są kwiaty, czy jakiś innego rodzaju szczytny cel. Parlament Europejski do jesieni przesunął w czwartek głosowanie w sprawie absolutorium za 2010 rok. Oni się jeszcze za 2010 rok nie mogą obliczyć, a już planują, ile samochodów będzie jeździć w Unii w 2050 roku. To trzeba być mistrzem świata po prostu, nie? Oni nie wiedzą, ile teraz jeździ. Może dlatego te latarnie takie budują, inteligentne. Absolutorium to jest potwierdzenie zgodności wydatków z zasadami, bla, bla, bla. I jeszcze jest Agencja Leków i Agencja Bezpieczeństwa Żywności. To takie 3 mało znaczące rzeczy. Środowisko, leki i żywność. Kto by się przejmował? To by się przejmował. W przypadku środowiskowej mają wątpliwości co do zawartego bez przetargu kontraktu na fasadę z zieleni i kwiatów, którą budynek agencji w Kopenhadze był pokryty od maja do października 2010, kosztowała 300 tysięcy euro. Agencja dokonała transferu środków pomiędzy swoimi liniami budżetowymi, czego nie wykazała w podsumowaniu księgowym za 2010. Fasada miała przetestować redukcję zanieczyszczenia powietrza i hałasu wewnątrz budynków. Europosłowie nie znaleźli wyników testu. Dlatego się już nimi nie przejmujemy dalej. Lekcje z rodzicielstwa. Świetny europejski pomysł. Mamy co dalej? Europa, Europa, Europa. Może Australię damy przedostatnią. I już za moment kończymy tą poczekalnię. To jest fajna rzecz. David Cameron, nie? Prawicowy polityk, konserwatywna partia. Będzie uczył obywateli, jak mają wychowywać dzieci. Takie lekcje mają zapobiec zamieszkom podobnym do tych... które miały tam parę razy miejsce w Londynie przed laty. Talony, 100-funtowe talony na lekcje z rodzicielstwa będzie rozdawał. Taki 100-funtowy talon upoważnia do 2 10-godzinnych sesji, na której zawodowi terapeuci i psychologowie, jak się mówi, nieważne, mówią ci, jak masz żyć, jak masz się zachowywać. 20 godzin z psychoterapeutą spędzisz i psychologiem. I na pewno gwarantowane jest, że nie wyjdziesz protestować na ulicę. Nie, tu oczywiście też chodzi o to, jak wychować dziecko, żeby nie protestowało. To przyznam szczerze, jest polityka bardzo dalekowzroczna, bo teraz wszyscy protestują na ulicach. Nowy narodowy sporty w ogóle w Portugalii, Grecji, Hiszpanii i tak dalej. A tutaj okazuje się, że trzeba w takim razie wychowywać rodziców, żeby oni wychowali. Genialne!
François Hollande, François Hollande. Ma nowego premiera, który został skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu. Znaczy nie, on premierem ma być całą kadencję, ale już jakiś czas temu dostał pół roku w zawiasach, jak był merem miasta Nantes, tak się czyta. Popełnił tam jakieś korupcyjne straszne rzeczy i za to dostał pół roku w zawiasach. Jean-Marc... O, Jezu, ja nie umiem czytać francuskich nazwisk. Oralt? Alright. Jest teraz premierem Francji. Super. A, i zarabia 30% mniej niż premier za czasów Sarkozy'ego, który nawet nie pamiętam, kto był premierem wtedy. Dobra, Norwegia, Australia i Polska. Norwegia w Ministerstwie Zdrowia Norwegów powstaje projekt ustawy, który jest zwany Lex Breivik. Generalnie polega to na tym, że Norwegowie są tak wspaniale w ogóle zrównoważonym psychicznie narodem, że Breivik ich tak przeraził, że muszą teraz od nowa pisać wszystkie ustawy, bo okazuje się, że wcześniej nigdy nie było tam psycholi, a jak psycholi, takich kryminalnych psycholi. Jak tylko jakiś obywatel czuł, że coś jest z nim nie tak, nie wierzy w wiadomości podawane w telewizji, nie podoba mu się to, że są wysokie podatki, to natychmiast dokonywał autocenzury, takiej samokrytyki i szedł do ministra i powiedział, czy do jakiegoś urzędnika tam na ulicy i tak dalej, w tych biurach, tam co drugi kiosk to biuro urzędnicze i mówił tak, przepraszam, ale ja przestaję wierzyć w to, co słyszę w telewizji. Mi się te rzeczy nie zgadzają, ja chyba zwariowałem. I wtedy wysyłali go na takie wakacje, gdzie on tam sobie siedział, odpoczął, tam właśnie były też, dostawał talony na szkolenia i wracał z powrotem jako szczęśliwy, radosny obywatel, no taki Huxley, nie? Dostawał odpowiednie pigułki szczęścia, high-tech, wszystko działało. I był z powrotem zadowolony z walki z globalnym ociepleniem, z tego, co mówią politycy, wierzył we wszystko, co mu się powiedziało. Aż doszło do sytuacji Breivikowej. Breivik postanowił zadziałać. Nikomu nie mówił, że zwariował, tylko poszedł strzelać. Wiemy, jak to się skończyło. Wiemy, jak to się skończyło. Źle się skończyło, bardzo źle się skończyło. I teraz okazuje się, że trzeba będzie dla takich Breivików, Norwegia już się szykuje na kolejnych Breivików, przygotować nowy rodzaj opieki psychiatrycznej, takiej medyczno-kryminalnej, bo oni tego w ogóle nie mieli wcześniej, nie było potrzeby. W obecnym systemie ministerstwo powołuje się na to, że są różnego rodzaju wady, między innymi niemożność przeprowadzania osobistych rewizji i sprawdzenia, czy pacjenci lub odwiedzający ich goście posiadają ostre narzędzia lub broń. No to Breivika nie można w takim pomieszczeniu zamknąć, wiadomo. Breivikowi grozi maksymalnie do 21 lat. W przypadku stwierdzenia niepoczytalności będzie to pobyt w psychiatryku, ale raporty stwierdzają, że Breivik jest poczekalny. W poczekalni to jest ta wiadomość. Poczytalny. I teraz tak, teraz przypomnijcie sobie, że kobieta w Stanach Zjednoczonych dostała 20 lat więzienia za wystrzelenie strzału ostrzegawczego w kraju wolności. A w Norwegii koleś za zabicie ilu? 69 osób? 21 lat. Tamta 20 za strzał ostrzegawczy, ten 21 lat i to w luksusowych warunkach, umówmy się, za 69 dusz. Wow! Chce się strzelać człowiekowi, nie? Nie, to jest demoralizujący system. Mówię o tym otwarcie. Dobra, przedostatnia informacja. Właśnie ten... To krótka rzecz, to taka mało pachnąca tak naprawdę. 6 australijskich uniwersytetów, rządowa naukowa agencja CSIRO. Ta naukowa agencja CSIRO do spółki z tymi 6 uniwersytetami wprowadzi badania nad emisją metanu przez zwierzęta hodowlane. Musiał do nich dotrzeć któryś odcinek agenta, bo ja zawsze nabijałem się z tego, że krowy więcej metanu z siebie wypuszczają w wiadomy sposób i przez wiadomy otwór, niż ci goście są w stanie zablokować dwutlenek węgla i tak dalej, i tak dalej. Parowanie. Nabijałem się z tego i któryś z tych odcinków, albo podobny przekaz musiał wreszcie do nich dotrzeć i teraz okazuje się, że będą krową w tyłki wina, te korki wkładać od wina. Generalnie chodzi o nałożenie podatku na emisję metanu przez zwierzęta. Czyli każda krowa będzie miała swój limit metanowy, który najprawdopodobniej będzie się kończył w okolicach kwietnia. Miły tu macie klimat. Duża zawartość tlenu.
Osobiście rzadko go używam. Powoduje rdze. Nie, to jest jakaś bzdura. Ale wiecie, oni po prostu walczą z globalnym ociepleniem. Nie? I wreszcie ktoś wpadł na genialny pomysł. Zablokować krowie odbyty. Nie będą wydawać, tam wydalać metanu. Czyli każdy rolnik będzie miał... To chyba będzie przeliczone na rolnika. Nie? Każdy gospodarz, każde gospodarstwo ma tyle, a tyle emisji metanu rocznie zagwarantowane. To będzie sprawiać, że na przykład masz 10 krów i ani pół kury więcej. No nie? Przekroczysz, płacisz oczywiście te jakieś tam pieniądze za przekroczenie, ale nie możesz mieć 20 krów na gospodarstwo. To jest inny sposób zrobienia z ciebie kołchoźnika, po prostu. Koniec tematu. No, a propos dysponowania zasobami, to ostatnia wiadomość jest jednocześnie z Łodzi i z Sopotu. Taka bardzo, bardzo ciekawa informacja. Bardzo, w sumie bardzo miła, no może na koniec nawet poczekalni będzie w sam raz. O sposobie wydawania 1% budżetu, czyli około 35 milionów złotych z kasy miasta, zadecydują obywatele Łodzi. Budżet obywatelski tym różni się od prowadzonych konsultacji społecznych, że decyzja mieszkańców byłaby wiążąca. Czyli cieszcie się ludzie, bo możecie decydować 1% swojej kasy. Budżetu miasta. Wybraliście mądrali, którzy doskonale lepiej od was, 100 razy lepiej od was wiedzą, co zrobić z pieniędzmi, ale na przykład w Łodzi będziecie mogli 1% budżetu zadysponować. Jest to w jakiś sposób śmieszne, ale też okej. Okay. Ja bym na przykład powiedział, wiecie co, oddajcie go ludziom z powrotem. Oni wiedzą lepiej, co zrobić z tymi pieniędzmi. Ale okazuje się, że takiej opcji najprawdopodobniej nie ma, będzie można wypełnić ankietę. Nie, no dobra, nabijam się. Ale ciekawe, co było w takiej ankiecie, nie? Nowe samochody dla urzędników na przykład. Jeden dzień wolny dla urzędnika. Na przykład poniedziałek. Już piątek ma być wolny. Piątek ma być dniem bez petenta teraz w Polsce. To poniedziałek w ogóle dniem wolnym dla urzędnika. I będzie można załatwiać sprawy wtorek, środa, czwartek. Pierwszy i trzeci tydzień miesiąca. Albo drugi i czwarty, bo wtedy jest większa szansa, że się utnie jeszcze kawałek czwartego. Jakoś to załatwią. A jeszcze w Sopocie takie rzeczy się wydarzają. W Sopocie do mieszkańców trafiły ulotki z informacjami, że każdy może zgłaszać swoje inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Powstała lista propozycji, składa się z 47 projektów lokalnych, dzielnicowych i 22 ogólnomiejskich. Wow. Sopocianie w drodze głosowania wybrali ich zdaniem najważniejsze. Głosowanie trwało 6 dni, wzięło w nim udział 2,5 tysiąca osób z 38. Sopocian, jak podaje Rzeczpospolita. Wybrali 5 dużych modernizację schroniska dla zwierząt. To bardzo ładne. Bardzo. To akurat okej, fajnie, w porządku. Powiększenie liczby pojemników na posegregowane odpady. A to nie, to jacyś w ogóle... Które to odpady i tak później na jedno wysypisko jadą i tam zostaną wymieszane, to jasne. Oczywiście, powiększcie te pojemniki, oczywiście. W Łodzi pojawiły się głosy na przekazanie 1% budżetu miasta na inicjatywy obywatelskie. Ale Rada Osiedli się burzy, bo to może wejść w ich kompetencje. Indignados, oburzone Rady Obywatelskie, Matko Boska. Rada Osiedli wyszła oburzona na ulicę, w ogóle skanduje. Poszerzać pojemniki. Wara od Rad Osiedlowych. Kraj Rad Osiedlowych, moi drodzy, opuszczamy, to był koniec, to jest tyle, to jest poczekalnia. Pół godziny poczekalni. Tyle informacji nie weszło do top 10. Wyobraźcie sobie, ile czasu trwa znajdowanie tego wszystkiego. Wyobraźcie sobie tą poczekalni i to, co jest w top 10. Mnóstwo roboty, mnóstwo czasu temu poświęcam. Ale bardzo się cieszę, że możemy się usłyszeć. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy na różnego rodzaju czatach, Facebookach i tak dalej. Jeśli coś, to piszcie na radio@agenttomasz.pl. Jeśli słuchacie poczekalni, to znaczy, że podobał wam się top 10. To znaczy, że pewnie nie pierwszy raz jesteście... Nie pierwszy raz stykacie się z całym uniwersum agentowym. Jeśli jeszcze nie jesteście sponsorami, to bardzo polecam ten system, ponieważ tam są gratisy w tym systemie. Ale to już pewnie wiecie. W tym momencie jest serial dźwiękowy Co słychać, a czego nie słychać, oparty o dzieła Bastiata. Bardzo fajna rzecz. Znaczy, mi się bardzo fajnie to nagrywało i dostałem też parę pozytywnych recenzji, opinii i tak dalej. Audiobook w przygotowaniu, bla, bla, bla. Ale to jest inna rzecz. Dlaczego warto w tym momencie wpłacić nawet, nie wiem, 5 zł? Chociaż przyznam szczerze, że nie warto inaczej. Wy jak wpłacicie 5 zł PayPalem, czy bankiem, czy czymkolwiek, to jesteście wpisani na listę sponsorów. Do mnie za wiele pieniędzy nie dojdzie, ponieważ ja pokrywam koszty tego przekazu, więc ja za wiele z tego nie mam, ale umowa jest umowa i wszyscy cokolwiek wyślą, zawsze trafiają na tą listę. Tacy, którzy wysłali już coś kilka razy, a są tacy, co wysłali 5-6 razy, i to mogą być sumy typu 10, 20, 30 zł. Którzy wysłali przez ostatni rok
wysyłali co miesiąc. Co miesiąc zapraszali mnie na piwo w podzięce za mój wysiłek na przykład. To na przykład dwa tygodnie temu powędrowały koszulki do takich osób. Było też parę osób i to możecie sprawdzić na stronie agentomasz.pl, bo tam po prawej stronie jest lista sponsorów i tam możecie zobaczyć, ile tak naprawdę, że tak powiem, wolny rynek, na ile wolny rynek wycenia mój wysiłek. Nie, ale nie chwaląc się, bo to mówię o tym w sposób otwarty. Ci, którzy na przykład wysłali 100 zł, a było takich paru sponsorów przez ostatnie pół roku, to wiadomo, że dostają te wszystkie gadżety tak jak każdy, kto wysłał złotówkę, ale na przykład dostają jakieś kubki, dostają jakieś podkoszulki, innego rodzaju gadżety. Aczkolwiek umowa jest umowa. Niezależnie od tego, ile wpłacasz, trafiasz na listę sponsorów. Jak wpłacasz wyjątkowo odważnie albo sumiennie, to wtedy dostajesz gadżety typu t-shirty, kubki i tak dalej, bo przyznam szczerze, no taką mam ambicję, żeby to kiedyś na siebie zarabiało już tak w pełnym formacie. Tam będą jakieś książki, jakieś audiobooki i cokolwiek innego, wszystko właśnie w tym uniwersum agentowym. W tym momencie o tyle warto się załapać na tą listę, ponieważ w przeciągu paru miesięcy, najprawdopodobniej gdzieś w środku roku, zmieni się całkowicie ten system. To znaczy zmieni się strona, zmieni się system, będzie można wysłać 5 zł, jak się komuś spodoba, o taką darowiznę, o tak. Ale pojawią się też różnego rodzaju audycje, które będą wewnątrz bardziej, że tak powiem, w takim już bardziej sekciarskim systemie. Tam trzeba będzie wykupić abonament, wpłacić parę złotych co miesiąc i dostawać te pakiety na bieżąco. W tym momencie, jak wpłacasz ten, powiedzmy takie 5 zł, to dostajesz linki do wszystkiego, co zostało wysłane od początku istnienia tego systemu, że właśnie za jakieś tam grosiki ja zawsze udostępniam te różnego rodzaju nagrania. Czyli tak jakbyś dzisiaj, powiedzmy, wpłacił 10 zł, dostajesz cały pakiet i wszystko, co będzie jeszcze przez następne tygodnie wysyłane. No nie wiem, ja bym się na to pisał natychmiast. Mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób wpłaciło te 5, 6, 4, 10, 15 zł. Kto ile ma, bo wiem, że różnie jest, wiem, że raczej nie jest lepiej, ok? Ale jeśli, słuchając tej audycji, czy poczekalni, czy top ten, czy różnych innych gadżetów, które zostały przy okazji wyprodukowane i udostępnione publicznie, jeśli poprawiłem Ci nastrój, fajnie spędziłeś czas, no to... to zapraszam do klubu radczyńców. No, droga jest bardzo prosta i bardzo tania, a korzyści ewidentne. To tyle, jeśli chodzi o sponsoring i gadanie o sponsoringach i o autopromocji. Jeśli nie masz pieniędzy lub już wspomogłeś, już jesteś na tej liście, to jedyne, o co mogę poprosić tak naprawdę, co nic nie kosztuje, chociaż może, jeśli teraz słyszy się tyle o tym wejściu Facebooka na giełdę, to może to jest właśnie najbardziej, najwięcej warte. Możesz kliknąć lubię to. Ponoć to jest już wycenione, tam ileś centów to kosztuje, tak? Ileś centów, w sensie każde kliknięcie przynosi trochę kasy Zuckerbergowi, czy jak on tam się nazywa. To możesz polecić to znajomym na Twitterze, gdzieś tam. Może on wpłaci 5 zł i będzie chciał być radczyńcą. Ale wiesz, jeśli dobrze się bawiłeś, nie trzymaj tego dla siebie, nie bądź skąpcem, dziel się tą audycją ze znajomymi. Przede wszystkim. Na lato szykują się też zmiany, bo lato to nie jest dobry moment, żeby gadać o polityce. Więc myślę, że na pewno powstanie jakiś format, który będzie ścigał naszych polityków, będzie mówił o tym, co się dzieje, ale niekoniecznie będzie to w tym formacie, który jest teraz. Niekoniecznie będzie to podsumowanie tygodnia. Może będziemy się spotykać na przykład co 10 dni, żeby podsumowywać 10 dni, a może co 2-3 dni będzie jakaś krótka wrzutka. Tak jak mówię, jeśli macie propozycje, radio@agentomasz.pl. To, co teraz mówię, to są te ogłoszenia duszpasterskie, które zazwyczaj znajdowały się na początku top 10, więc wrzucam je na koniec poczekalni, bo wiem, że jak już się znudziłeś, to już to wyłączysz i już tego nie słuchasz i już cię teraz nie ma. A ci, którzy teraz włączyli, podłączyli sobie dopiero internet, no cóż, no spóźniliście się, no. Pół godziny temu zacząłem z o wiele ciekawszymi rzeczami. Tak więc do zobaczenia na Facebooku. Tomasz Agencki na stronie agentomasz.pl. Są różnego rodzaju dodatki do tych audycji, do poczekalni, do top 10. W zakładce kontakt są wszystkie możliwe rodzaje kontaktu. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytanie, przez stronę agentomasz.pl lub Tomasz Agencki na Facebooku. Zapraszam. Do usłyszenia wkrótce. Agent Tomasz.